najprawdziwszej księżniczki. Nie rozumiem, co to znaczy najprawdziwszej księżniczki. A te tutaj przyjeżdżają, to są sztuczne czy jak? Jak on zamierza rozpoznać najprawdziwszą? A to się nie ma. Jest na to sposób. Tylko musi przeprowadzić kandydatkę do testu. Słucham, najjaśniejszy panie. Och, mistrzu, co porabia mój syn królewicz? Przegląda przesłane portrety księżniczek z różnych stron świata, najjaśniejszy panie. A widzisz, królewicz wziął na serio, co mu powiedziałeś. Chodź, być dumny, syna. Chodźmy do niego, pewnie przyda mu się nasza rada. Thank you.
Ojcze, matko, nie mam dobrych dzieci. Kandydatki na żonę nie znalazłem. To straszne! I smutne! Co? Tyle jeździłeś po świecie i teraz mi mówisz, że nie ma nigdzie prawdziwej księżniczki? To jakaś bzdura! Ale śmiesz, uspokój się! Złość nie jest dobrym doradcą. Masz rację, moja królowo. Jutro sam wybiorę żonę dla mojego syna, a decyzja moja będzie nieodwracalna. Co tak okienicy trzaskają? Słuchajcie, królu! Trzeba zabezpieczyć wszystkie drzwi! Rebeka! Rebeka! Ale leje! Dawno nie było takiej ulewy. Burzy, kochana, i burzy. Będzie wybierał. Skoro syn nie potrafi, to ojciec go wyręczy. Słyszycie? Ktoś puka do naszej bramy. Dlaczego nie otwierają? Same wielkie okienice zamykają. Takim razie sami do otworzy. Ja idę z tobą. A ja z mam. Kochane, lecę szykować weselisko.